Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmina edycja rozszerzona Zabójcy Królów. Ja jestem Black i to jest Wiedźmin Geralt. I teraz idziemy przysmażyć ludzi Henselta i jego żołnierzy. Jesteśmy w trakcie bitwy, tak ładnie. Nie ten miecz, Geralt. No... Pośmiesz się! Musimy to zrobić znakiem akcji, żeby było zabawnie. No właśnie, a ja tutaj sobie miecz wymienię. Jeden. To chyba nawet chyba miałem dobry. No nic, nieważne. Mini fail, ale co z tego? Zalejemy olejem, to oni zaleją nas swoimi hedwejskimi dupami. Przydaje się znak akcji i mam nadzieję, że się uda go jakoś zaraz lepiej rozwinąć po tej bitwie. Nie zalejemy olejem, to oni zaleją nas swoimi kadwejskimi dupami! Na marginesie... chyba zrypałem i tamten żołnierz już nie jest mój. Pośmiesz się! Jak ich nie zalejemy olejem, to oni zaleją nas swoimi kadwejskimi dupami! Czekajcie, czekajcie, bo ja tu muszę... Quena wybrać i to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, ekwipunek i mamy wziąć miecz stalowy, jeden to powinno być. Ja im wszystkim mało biję niestety. No okej. Dobry pomysł z tym bardzo. Oh my god. To jest straszne, co oni mówią, no ale nic. Tym powinienem spokojnie tych rycerzy siekać, a nie mieć jakieś problemy z nimi jeszcze. Krwi krzyżą, a gdy ich całe posiłki się tam smażą na dole. No nic, trudno. Walczymy. Na szczęście adrenalinka poszła do góry. Czyli wysadziłem ich całkiem nieźle. Tutaj ich ekwipunek jest, czy mogę go podnieść? No, mieczyk weź, Geralt, no. Tam jakiś kerweński... Ziom jest. Ja tu walczę na murach. Wróć pod bramę do Zoltana. Zaraz tam wracam, sekundkę. Tylko tutaj wezmę Ardem i ryb. No. Jeszcze tego. No, zasłonił go ten, ale no trudno. Rolujemy się tam na dół. Mamy plus 100 do poruszania się rolowaniem, więc można się szybciej na pewno poruszać rolem niż normalną piechotą. Za drugą bramę, bo wybiją nas do nogi! Odwrót! Odwrót. Deadmold, czyli czarodziej. Do tyłu. Za drugą bramę. Śmierć przyszła. Tam chyba wszyscy po kolei umierają, przecież tam jest taka moc. Zala! Oni tam zostali, cała reszta krasnoludów tam walczą przy tej pierwszej bramie, więc myślę, że oni raczej nie wytrzymają za długo. Zawrzeć bramę! Tak jest! Zoltan, się nie doczytałeś. Tylko migiem na mury! Prowadź, wodzu. Cześć, Saskia. Pokażmy, jak walczą żołnierze Edin! Górne Edin! No sorry, już nic. Saskia! Za Narnię! To nie ta bajka, sorry. Walnąłem ręką w lampę. No problemo. Art bitches, a ja tam sobie rzucę na dół. Uf.
No panowie, panowie, spokojnie, ja sobie tutaj wezmę może zatrucę pan Harpy. Tej pana tam rzucę tym. Sacki, a nie ciebie. Dobra, never mind. Wezmę sobie Quena. Chyba jego miałem rzucić. No, rzucaj! Nie jest do końca to, co chciałem. Ale też może być. Wziąłbym sobie Axie. Gość, któregoś tutaj zniewolił. Nie Quena znowu. Chociaż też może być ostatecznie. Zadaje minimalne obrażenia. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Srebrny miecz cały czas mam w ręce. Co za bzdura. No wyjmij ten właściwy. Czemu ten Geralt wyjął niewłaściwy miecz? Dobra, Axie bierzemy. Axie bierzemy. Nie udało się? Czy kipierom? Nieważne, lejemy ich w ten sposób. Dobra, coś tu zniszczyłem ich chyba. Tam pan jest tuczony przez sześciu naraz. Dobra, ale mogę go użyć tym? Pan jest tu chyba z nami. Zastanawiam się, ile ten znak trwa de facto. Czy jest faktycznie nieskończony, czy coś? Aha, tamten pan padł, którego zniewoliłem. Więc może mi się uda zniewolić innego. To jest całkiem niezła sprawa. On tam biega sobie, będzie zaraz stuk swoich. Aha. Mogliśmy go bić, póki nie był w tym, a tak to... To trwa jakiś czas, niedługi. Tam idzie ktoś, czy nie idzie, czy co się dzieje? Odparliśmy te kedweńskie zdziry! No? Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają! Oleju ci u nas dostatek! Zoltan i jego podejście zawsze mi się podobało. Przygotować się! Zaraz będziemy mieli kolejny level. Nie ten miecz, Geralt. YouTube i Minecraft. Przede wszystkim Minecraft. Wszyscy chcą Minecrafta. Chcę i ja. Okej, okay, pan tam jest Axie. Znowu spam na przyciski myszy. Tam panowie walczą między sobą, co jest całkiem przyjemnym rozwiązaniem. Trzech na raz. Całkiem niezły ekspy tu się zbiera za te walki. Nie są tu jakieś tam olbrzymie jak za questy, ale też nie jest źle, powiem szczerze. Teraz przydałoby się potraktować ich tu Axie. Przynajmniej jednego. O, nie udało się. Znaczy, że to jest jakieś prawdopodobieństwo, że się nie uda. No, 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 nie uderz mi czasem. Okej. Tam jeden z, powiedzmy, dobre jest to na tyle, że jeden z nich bije ich, a żaden z nich nie bije tego swojego.
Trochę nam to pomaga. Nie wiem, jak się exby rozdziela z tego, co on zabije, ale pewnie tego nie dostajemy. Chociaż moglibyśmy. No, łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą, są uparci jak krasnoludzki chłop. Tylko jaja mają mniejsze. Hech. Ech. Wiedźminie, potrzebuję twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Brrr, ale wiesz... Jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. A, to nie o to chodzi. Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Jak dotąd nikt nie wrócił. Niedobrze. Jeżeli Henselt odkrył przejście, to ma nas w garści. Łagodnie sztorwał jego maciuję. Jeżeli uderzą z dwóch stron, nie utrzymamy twierdzy. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wybatorzone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. Okej, daj mi lepiej kilku żołnierzy. Twoje miejsce jest tutaj. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewanie od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź. Dobra. Czyli teraz bierzmy najpierw się. Jeszcze dodam sobie tutaj troszkę talentów. Bohater. Tylko nie wiem, do czego mam to dodać. To dodamy. I to zmutujemy. Mutagen zasięgu. Czy to jest mutagen zasięgu? Zasięg art, igni, nie, żywotność, plus 2, obrażenia, 1, powalenie, ogłuszenie, całkiem niezły jest on. Premia do znaków, obrażenie 1-2, z efektów krytycznych. Żywotność, chyba siły. Mocy, mutagen mocy. Albo efektów krytycznych. Epicki, to jest do znaków, to nie chcę tego. Ile ja tych mam? 6, a mutagen efektów krytycznych 1, no to znaczy, że ten. Okej. Jednak stanąłeś po naszej stronie. Stanąłem po stronie Zoltała, Jarpena. No. Walczyli pod sztandarem Kedwen? Dołączyłbyś do nich? Żaden krasnolud nie będzie walczył za Henselta. Wymijając odpowiedź Geralt, ale bardzo słuszna. Z drugiej strony Geralt jest takim bardziej... sumienny i dobry. Powiedzmy nawet szczerze, on jest dobry. Pomimo tego swojego podejścia, to on jest dobry, bo... Walczy z przyjaciółmi, nie odwraca się od przyjaciół, ma tam swoje sprawy, o nie dba, nie wtrąca się w wielkie sprawy, tylko wielkie sprawy go ciągle pochłaniają. Powiedzmy w ten sposób, że... Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski wiedźmin. Kolejna niespodzianka. No właśnie, jest rycerski. Staną na głowie, nie? Praktycznie rzecz biorąc, musimy ich po prostu zniszczyć. Da się coś z niego ukraść. Oreny, ruda. A z tego? Ruda. Oni nie są tacy biedni, ci najemnicy. Dratwa. Nawet. Dobra. Prowadź, Saskio. Pozbierajmy co tu tropu, bo to się może przydać. Kedweński miecz stalowy, sprzeda się to. Żelazny pierścień.
Dobra, biegniemy dalej. Nie są to jakieś skarby olbrzymie, no ale też nie jest to... Ale jesteś brzydki. Ci zgnilec nawet tu może być. Przydałby się wyciągnąć. Użyłem sobie niepotrzebnie adrenaliny na jednego przeciwnika, no ale... Bywa. I drugim mieczem trzeba go raczej bić. Saskio, gdzie ty biegniesz, moja droga? O co ci chodzi? A, ty mnie chcesz zaprowadzić. Ja ci dziękuję bardzo, naprawdę. Nie, już niebawem dotrzemy do Vergen. Zaskoczysz ich. Czyli ci najemnicy w zasadzie odkryli nie... Ha! Vergen w niebezpieczeństwie, a dziewica z Edirn włóczy się po norach z Wiedźminem! Rozumiem, że błona doskwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy. Grubo, pocisnął ją. Zabić ich! Dobra, nie ma wchodzenia w jakieś tam konszachty dziwne. Przydałby się zmienić miecz. Raczej Saskia nie może zginąć, więc niech ją tam nawalają i w pięciu. Ja sobie użyję akcji. Ale nie na nim. Okej. Tutaj do Detmolta to można podejść troszkę inny sposób. Mianowicie myślę, że ja go sobie, on się teleportuje w to miejsce, ja sobie go rzucę tym. To coś dało, czy po prostu nie? Okej. W zasadzie nie wiem, czy z czarodziejami powinno się, w jaki sposób się powinno walczyć z czarodziejami, no ale... Czy Geralt znowu wyciągnął nie ten miecz? Nie ten, dobra. Teraz to jest ten miecz. No Quenna byś użył, a nie dał się zabić. Chociaż... A, szkoda mówić. Tak, polec. To niespodzianka. Chyba się tego spodziewałem, mogę wam szczerze powiedzieć. W zasadzie to widziałem po poprzednim przejściu gry, ale spodziewać się tego spodziewałem za pierwszym razem. Leżasz tak. Tajemnica. To jest mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. No, śmiało, powiedz coś. Ktoś jeszcze wie? No true story, dzięki za wszystko. Detmold. Pytałem o sprzymierzeńców. Jorvet? Jorvet wymyślił całą historię smokobójczyni. Uważał, że Edirn potrzebuje kogoś takiego jak ja, a ktoś taki jak ja potrzebuje legendy. Nie mylił się. W czasie oblężenia zamku Lavalettów pojawił no. się smok. W czasie oblężenia Lavalettów. Pomagałam Arianowi. Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii. Bardzo dobrze go rozumiałam. Przydałby się ktoś taki w Vergen. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś Wiedźminem, stąd wiesz o nas tak dużo.
Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Dialog, proszę bardzo. Życie traktował jak piękną przygodę. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi zacinającymi się dialogami. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. Gdyby smok wspomógł obrońców Werner, Hensel nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz? Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Skoro jest to tolerancyjne państwo dla wszystkich. Ale jeżeli Vergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Ale to miało być tolerancyjne państwo dla wszystkich, dlatego... Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Aha, dobre. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz. Jak to mówi o ujawnianiu się? Po prostu smok przyleci, rozwali wszystkich, odleci, a Saskia powie, że się schowała gdzieś w stogu siała. Dlatego nie do końca pojmuję podejście Saski, ale to może dlatego, że to nie dla mnie. Klucz z katakumb. Czy to jakiś przedmiot fabularny, czy co? Wcześniej chyba tu nie byliśmy. Dlatego możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Katakumby. Kedweński miecz. Co tam jest? Da się tam przejść jakoś? To jest po prostu taka stworzona arena? Nie, po prostu zasypali nam przejście, żebyśmy nie mogli nigdzie wyjść. Interesujące, ale jeszcze nie tak... Tutaj nie dali nam bez przyczyn tego klucza. On się nam przyda bardzo. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Ale może tutaj się rozejrzę zaraz. Może tutaj znajdę jakieś przejście, które by nam... O, ktoś tam walczy. Co one się tu tak tłuką? Znowu jednego zabiło, a nie zamiast więcej jakiś finisher grupowy. Dobra, zrobimy tak. Jak niemożliwe, no. Już możliwe przecież. Wypijemy kota i rozejrzymy się po prostu tutaj. Wiem, że nie, to nie jest odpowiedni moment i w ogóle, ale myślę, że naprawdę warto. Skoro dostaliśmy klucz do katakumb w takim momencie, to może faktycznie on jest gdzieś tutaj potrzebny. Bo wcześniej tam chyba się nie dało wejść, a jak się dało, to zrypałem. Ale chyba się tam nie dało wejść, a w każdym razie nie dostawaliśmy klucza, jak wchodziliśmy. Tutaj jest wszystko chyba zasypane. To jest nasza robota. Ale tam dalej musimy biec. I przerolujemy się, no co tam? Tam nie dużo brakuje do levela. Przerolujemy się na drugą stronę może jeszcze i tam gdzieś będą katakumby. Cześć, Saskio. Tutaj byliśmy chyba przed chwilą, no nie? Nie, tu tutaj weszliśmy przez przypadek z Saskią. A tutaj nie mam przejścia donikąd. Czyli się nie da już wrócić tam, jakby się znalazło tego krasnoluda, tak? To jest takie, w sensie, teraz ułatwione jest znalezienie go, ale już przejść się dalej nie da. To się może kiedyś przydać. Okej.
Byliśmy wcześniej tutaj, tak? To była ta wielka komnata. A jeszcze tu jest jakiś staw. Tu. Na przykład. W sensie, ale tu chyba wcześniej faktycznie się nie dało wejść. Bo nie kojarzę tego dużego przejścia, ale nie jestem tego w 100% pewien. Więc jeżeli się dało, to mi powiedzcie w komentarzach. Okej, rolujemy się dalej. To jest najszybszy sposób transportu. Jeżeli jakbym jeszcze jeden punkt dodał w to rolowanie, to by w ogóle było super szybkie. 3 minuty kota, czyli dostajemy po oczach i to bardzo mocno przez następne 3 minuty. Sorry, ale musiałem to sprawdzić. O, przynajmniej wszystko jest wyraźne. A Saskia się zgubiła? Czy co? Czy idzie, idzie. Tutaj wodospad, ładnie, ładnie. Ale to jeszcze nie, to jest to, o co nam chodziło. Musimy wracać na mury. Chronić tam biednych, krasnoludów, hajka. Zwyciężymy. Coś jeszcze? No tak, mamy niespodziewane. A to nieźle, nieźle. Dobrze. Dwa trole. Jeden to chyba ona. Brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trola! Znam te parę. Mogą się przydać. W końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził na nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, to niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. Dobre jest to wszystko, podejście ich i Wiedźmin. Wiedźmin najlepszy. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować! Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą! Wszyscy zginiemy! Super przemówienie, czuję to. Henselt jest niezwyciężony! Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! A może zwycięstwo! Może lepiej wywiesić białą flagę! To takie proste! Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki! Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczezną, kryjąc się po lasach! Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko! Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Tak! Znaczy nie! A kimże on jest? Bogiem? Nie! No ma zamek na pasie. I krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No Henselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy jutrzenki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Edirskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową, bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Powiedział smok. Prawdziwą wojnę! As you wish. Ach, muszę się usadowić dobrze, żeby dobrze walczyć. Czuję, że będzie jebnięcie. Tak jest z dobrym kopytem. Nadchodzą! I nowy poziom. Co tam walka? Rolowanie się 200% dalej. O to mi chodziło. Okej. O Boże, jaki skok jest. Spatrzcie na to. 10 metrów rolem. Transport mega szybki. Ale bierzemy Axieja. Tam na kedwańskiego żołnierza. A tutaj się zajmiemy jego kolegami. O ile nam gra pozwoli na to.
No tutaj jeszcze pan po drugiej stronie chce chyba umrzeć. I ten pan umrzeć chce. I cała reszta zapewne też. Dostajemy tak dużo adrenaliny w tym momencie za te ciosy, że co chwilę możemy używać tych finisherów. Tam na dole, z tego co mi się wydaje, walczą trolle, co jest całkiem niezłą opcją i opłacało się im pomagać. Nie spodziewałem się was tutaj. No właśnie. Rozumowanie troli mi się podoba. Kedweny złe. De facto, no, chcieli Kedweny zabić trolicę. Powrócił syn marnotrawny. Znaczy, sorry. Jorvet. Zły wstęp. Jebło. Terroryści, mordercy, komando śmierci. Lub szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogą mi Orbytowi. True story. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. Jedna jest pewna. Elfy to najlepsi łucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jorvet, w samą porę. Bardzo dobre intro. To znaczy, że jeszcze nie wszystko. A ja zdążyłem sobie nalać picia. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli. Dołącz do Jorveta i zamknijcie główną bramę. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen, pewno się zna. Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy! Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan Chivay by sobie nie poradził! No nie ma! True story. Tam Detmolda widzę, abym go rypnął. Czekajcie, czekajcie, ja go zaraz tam rypnę. Nie rypnę go? No, aby rypło. Trochę zeza masz, Geralt, sorry, że ci to mówię, a chyba nikt ci nie powiedział. Wrzucając to ty nie jesteś dobry. Tepnął się Detmold, a to... Zaraz finishera pociśniemy. Dwa miecze na raz wyrzucone. Znowu wyciągnął chyba ten. Nie, dobry teraz miecz wyciągnął. Teraz to rzucanie się Geralta wygląda przekomicznie. To jest po prostu... Całkowicie przez całe pole bitwy przetacza się. Jeszcze z tego jest tyle expa za zabijanie ich. Łapki na harpie będę rozstawiał. Czekajcie, czy takie pułapki zadziałają na ludzi? Jak je wstawię ku drabiny? Chyba nie. Niestety nie. A byłaby to całkiem niezła opcja. Nie ten miecz. Ale zaraz użyjemy znowu adrenaliny. Trzech rycerzy mniej. Teoretycznie. Praktycznie nie jestem pewien. Ja usiekłem już więcej niż ci wszyscy razem wzięci.
jedzenia. Myślałem, że go zrzuci, ale co to za... No nic, trudno się mówi. Zaraz tam jeszcze spróbujemy innymi znakami poczarować. To jest Art, to jest Irden, to jest Igni. Nie klikłem, Igni. A co tam, będę ich podpalał. Płoń. Ty też płoń. Axie jest bardzo użyteczny, jeżeli się faktycznie opęta kogoś. Opętało go w końcu, czy go nie opętało? No i znowu finisher na trzech. Niech płoną. Faktycznie jak się podpali trzech na tym finisherze, to się pali trzech, jak się kończy finisher i umiera. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Dzięki, Wim. Nie kręć się tu, mi powiedział krasnolud. Wstyd. Panie, walcz pan ze swoimi. Pakują dupy nie tam, gdzie trzeba. Nie ten czar. Właśnie. O to mi chodziło. Teraz jeszcze wysiedz ich tu do końca i będzie całkiem nieźle. Teraz bym tutaj strzelił Aquena. Wyładowanie z Aquena też mi chyba daje adrenalinę. Więc całkiem nieźle. Nie wiem, czy ja expa za to dostaję, czy ja nie dostaję za to expa, ale całkiem fajnie jest. Znowu trzech wytukę. Którzy jeszcze nie weszli po drabinie. Ech, Wiedźmin, Wiedźmin. Nie, ja mam kasę teraz. W zasadzie sprawdzę sobie w czasie bitwy moją sakiewkę. No, 2200, nieźle. Okej. Sieczemy kedweńskich rycerzy dalej. Jeszcze kedweński rycerz kolejny. I ten tutaj. I ten tutaj. I ten tutaj. I Q. Znaczy X. Czemu powiedziałem Q? Nie mam pojęcia. Nie gram w LoL'a. Czy coś takiego, gdzie tam się speli używa faktycznie QWER. Ale coś mi się dzieje chyba. Znaczy, co tu się robi Q w Wiedźmie? Ha, to Q się rzuca też spell. Dobra, nevermind, nie wiem, czy mi się skojarzyło to z LoL'em. Cieczemy. Ech,
Ile jeszcze to będzie? Przebij się do Jorveta. Ja tu walczę jak debil. Ja miałem iść do Jorveta. Sorry. Zmarnowałem tyle czasu. Strzelę jeszcze tu z trzech rycerzy. Gdzie jest Jorvet? Bo muszę przejść... Nie, tędy się nie da przejść. Przejść górą. Jezu, ja myślałem, że mam ich tu wybić całą armię. Sorki ludzie. Trochę czasu straciłem, tam Zoltan chyba czeka. No. Upsik. Sorki. I biegniemy dalej. A zbierzemy sobie ziółka, to tam bitwa przecież tylko jest. Tu jakiś biedny gość leży. Nie da się go przeszukać, tu jakiś biedny krasnolud leży. Tu jeszcze ktoś leży. Elf chyba. Da się wbić do Javierki tutaj, czy coś? Drzwi zamknięte. Jorvet, musimy się przedostać do... Cześć Jorvet, co tam? Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Tak. Musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A do niego zmusić. Nie opieprzać się! Dobramy! Dobramy! Czy tam było do podniesienia coś? Płatki białego mirtu. Musisz jeszcze zdobyć troszkę tego, jak to się nazywało. O Jezu, jaki staw leży. Grubo. To ja sobie to pozbieram. Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, kurczę. Chciałem powiedzieć odnośnie... Zoltan, bij tą bramę już. Chyba w złą stronę bijesz. No, udało mi się, bijąc w tą stronę. Zoltan faktycznie fachowiec niezły. Ale co ja chciałem powiedzieć? Albo się poddadzą. Nie pamiętam. Aha, że musimy pozbierać jeszcze niektóre zioła, żeby móc eliksiry craftować. Chociaż nie są nam potrzebne w ogóle już, ale przydałoby się tego skór pozbierać, właśnie. Panie! Tej nazwy zapomniałem. Tyle z ciał elfickich. Poddajemy się. Grubo, cało, wszystko po prostu. Cała wojna, przegrane wszystko na jednej bitwie. A co on zrobił z tą chustą, którą miał na głowie? Bitwa zakończona, królu! Pod koroną. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko. Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz super. Uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia Svergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lochmuin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Musi zostać ukarany. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Ja, będąc takim magiem, w tym momencie bym wziął się teleportował.
Wiesz, co to jest dla niego się zacząć teleportować od razu? No, przedtem tak uciekł szybko, jak się Sasuke zmieniła w smoka, a teraz nie może? Nonsens. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filipa jest moim doradcą. Bardzo dobra uwaga, królu. Ja, król Henselt, władca Kedwen, w obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w Dolinie Pontaru pod przywództwem Saski Svergen i przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w Lok Muin. Jesteś wolny. Pokażcie królowi drogę. Zacnie. Na nas już czas, Saskio. Tak. Nie podoba mi się to. Co? Saskio. Tak? Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Dokładnie. Wygląda naprawdę to dość źle, sytuacja Saski. Co? No przecież złapi jej! Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Śpieszyła się, może nie zapałem. Nie złapałem. To jest tutaj przecież. Przed samą kwaterą się teleportowałem, mogę wejść do środka i zniknąć, wtedy było mniej podejrzeń. Rozejrzyjmy się. Cześć, Jorvet. Tutaj nic, wszystko... O, coś tu jest. Sukno. O, jakieś stalowa Seberra. Co to jest? Grube, dobre. Nie tak dobre jak to, co ja mam, ale i tak dobre. Nic prócz babskich fatałaszków. Jorwe! Co to jest? Księga Mixtu. A ciekawe, czy mamy czasu na to, co mieliśmy w skrzynce, przejdzie do następnego aktu. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? Może mieć coś wspólnego ze smokiem, jest bardzo cenna. Związek z Saskią, smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami, Gwynblade, bo jeżeli... Wiem, co się stanie, jak się dowiedzą, Jorvet. Znalazłem opis Taumadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierp. To nie jest... Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znam je na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o Róży Pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że Róża Pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek. Symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskię, dodając róże do antidotum. Zabiję sukę. Filipa ma do dyspozycji... Pomogę ci. ...smoka. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy true się story. Tylko w Lok Muin. Pięknie teraz wygląda grafika. W tej scenie wygląda idealnie. Naprawdę wygląda idealnie grafika w tej scenie. I uważam, że dodamy sobie na razie jeszcze ten punkt. I uważam, że jakby tak całej grze wyglądała, to by było perfekto. I polecam wam obejrzeć je to w Full HD. Co to jest? Ulepszony znak Igni, to jest ogień. Wigor plus 1. Umożliwia zauroczenie znaków. O! Ja chcę ten. Axie. Wigor plus 1 i to znak Axie. Co daje Wigor plus 1? Bo mi nie zwiększył się Wigor. No nic, idziemy za Jorvetem. I to jest chyba koniec już drugiego aktu. Geralt! Saskia zniknęła, ludzie zaczynają się niepokoić! Krasnoludy też.
Saskia jest pod wpływem uroku. Saskia pojechała negocjować z królem. Nie powiemy im tego, bo będzie panika. Saskia weźmie udział w rozmowach na temat przywrócenia rady i kapituły. Chce, by zebrani w Lochmuin królowie uznali niepodległość Vergen. Madzie wucha tupet. Ale bez niej wszystko szlak trafi. Utarliśmy nosa Henseltowi, to prawda, ale tych ludzi ktoś musi zebrać do kupy. Inaczej zwycięstwo pójdzie na marne. Ruszam z Jorvetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Foltesta też będą w Lochmuin. Niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Lochmuin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. Sztuki wpychania nosa w nieswoje sprawy. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Targen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivi. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. No tak. Ruszajmy, Gwynblade. Bardzo mi się podoba ta nazwa Gwynblade, biały wilk, którą mówią zawsze elfy. Sheila de Tancarville. Od początku koniec aktu. Zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dokładnie, Jaskier ma rację. O tym wszystkim chodzi. Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lochmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lochmuin, mistrzu Jaskrze? Vergen było wolne. Czymże jednak jest wolność bez jej świadomości? Zbyt łatwo może się ona wyśliznąć z rąk, jeśli narodowi brak ludzi, którzy wskażą drogę. Zostałem w Dolinie Pontaru, taką bowiem rolę wyznaczyło mi przeznaczenie. Stać na straży rodzącej się niepodległości. Kto wie, może jeszcze będzie ze mnie wieszcz. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lochmuin swojego... Nie te włosy Geralta. Geralta z Rivi. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. I to było tyle w tym akcie. I tutaj kończymy. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia... Następnym razem. Ja jestem Blacky, to jest Wiedźmin 2 edycja rozszerzona. Teraz zapisuję i kończymy odcinek. Na razie, hop.